Cześć, postanowiłam nagrać vloga, bo ostatnio bardzo często mam tak, że chcę Wam o czymś opowiedzieć, powiedzieć i ciągle chwytam za telefon, żeby nagrać Insta Stories, ale wiem, że niektórym te moje Insta Stories za bardzo nie działają. Nie wiem, czy tylko moje, ale piszecie, że wolelibyście, abym częściej nagrywała vlogi niż rozgadywała się tam. No ja też tak myślę, że to rozgadywanie się ciągle na Instagramie może być męczące, więc faktycznie może lepiej jest przenieść pewne rzeczy na vloga, też one, żeby zostały. I zaraz jadę do Lidla i myślałam, że nagram coś w samochodzie, ale mam cały czas, w tym telefonie mam jakiś problem z dźwiękiem podczas nagrywania w samochodzie, więc nie chcę ryzykować, że coś się nagadam i pójdzie to na marne. Jadę do Lidla, dlatego że jest oferta narciarska i bardzo bym chciała sobie kupić jakąś bieliznę termiczną, bo to jest coś, co o tej porze roku bardzo się przydaje, nawet jeżeli nie jeździ się na nartach, chociaż ja na narty też się wybieram, ale to raczej na koniec sezonu, bo rok temu byliśmy, znaczy w tym roku byliśmy i na przełomie lutego i marca i to był taki moim zdaniem idealny czas, także taki mamy też plan na przyszły rok. Może też zobaczę spodnie narciarskie. Nie będę się teraz na ten temat rozgadywać, bo jak coś kupię, to Wam później pokażę. Dobra, jeszcze tak na szybko pokażę Wam moje zakupy z Lidla, jak ze starych, dobrych czasów, kiedy nagrywałam Vlogmas. Może zacznę od tego, o czym mówiłam w samochodzie, chociaż jeszcze nie wiem, czy wykorzystam ten fragment, bo nie sprawdzałam, czy dźwięk jest ok. Takie dwie koszulki termiczne dla Wojtka i dla mnie z wbudowanym kominem i kapturem, czyli taką jakby kominiarką, to jest bardzo wygodne. Leginsy termiczne dla Wojtka. Nie robiłam dużych zakupów spożywczych, dlatego że ja dzisiaj będę je robić na Frisco dzisiaj wieczorem, a tutaj kupiłam tylko to, co zawsze kupuję w Lidlu i po co specjalnie jeżdżę do Lidla, albo coś, co mi się akurat rzuciło w oczy. Ale zacznijmy może od tych rzeczy, po które jeżdżę faktycznie do Lidla i to jest przede wszystkim tofu, które kosztuje około 2 zł. Dzisiaj kosztowało 2 zł, ale widziałam, że tam niby była jakaś promocja, więc ono jest normalnie odrobinkę droższe, a ma czysty skład, jest smaczne i ostatnio często robicie tofucznicę z moich przepisów i oznaczacie mnie na Instagramie i narobiliście mi straszną ochotę na tofucznicę. Właśnie tak zerknęłam, że siedzę w czapce. Tę czapkę też kupiłam. To w ogóle jest męska czapka, ale ja cały czas szukam czapek o takim kroju z marchewki i ta mi bardzo przypadła do gustu, więc sobie kupiłam. Kolejną rzeczą, którą chętnie kupuję w Lidlu, jest ten napój roślinny kokosowo-ryżowy. Chętnie wykorzystuję go też do tego pudingu chia mango lassi, który pokazywałam niedawno w Zdrowomanii. To jest pyszne naprawdę w połączeniu. Tyle tylko, że jak przeczytacie skład, to może Was tutaj coś zniechęcić. Może Was zniechęcić coś, co brzmi chemicznie, czyli maltodekstryna i guma gellan, ale te składniki nie są szkodliwe dla zdrowia. Przynajmniej na razie im tego nie udowodniono, więc można śmiało po nie sięgać. Widzę, że pojawiło się też chyba takie nowe mleko. Wydaje mi się, że go jeszcze nie było. Mleko, napój ryżowy z marki Pilos, czyli tej, która produkuje nabiał, pod którą jest nabiał w Lidlu. Jeszcze go nie jadłam, nie piłam, ale w składzie ma tylko wodę, ryż, olej słonecznikowy, węglan wapnia i sól, czyli skład jest bardzo podobny do tego, które jest w mleku napoju Enerbio z Rossmana. Co my tu jeszcze mamy? Aha, te pasty kanapkowe. Pokazywałam Wam ostatnio je w ulubieńcach, ale tych dwóch smaków jeszcze nie miałam. To jest cukinia i ananas o smaku curry. Chyba tego ananasa ktoś mi polecał, więc już nie mogę się doczekać, kiedy go przetestuję. No i kupiłam jeszcze rzeczy, które akurat gdzieś tam wpadły mi w oko i stwierdziłam, że fajnie byłoby je sobie dzisiaj na przykład zjeść. To jest szaron kaki persymona, czyli owoc o wielu nazwach. Kalarepka krzyczała weź mnie i nie mogłam jej odmówić. Ogórki kiszone zimą zawsze muszą być w domu, zimą jesienią. I awokado, bo Wojtek potrzebuje do koktajlu. Ja nie wiem, czy mówiłam o tych orzechach. Chyba nie. Więc mam tutaj jeszcze mieszankę orzechów łuskanych. To jest, w składzie znajdziemy orzechy włoskie, orzechy laskowe, orzechy nerkowca, migdały blanszowane i wszystkiego jest po 25%. Czyli ta mieszanka jest bardzo fajna, bo nie jest tak, że wrzucam Wam najwięcej tanich orzechów, a wszystkich innych po kilka sztuk, tylko wszystkiego jest tutaj porówno. I ona kosztuje chyba 14 zł. No, to by było na tyle. Thank you.
jestem właśnie po live'ie na Instagramie. Bardzo Wam dziękuję za obecność, tym, którzy byli. Cieszę się z tych spotkań, dlatego że one są zawsze taką niespodzianką. Nigdy nie wiadomo, w jakim kierunku pójdą, chociaż często idą w tematykę chorób, bo wiadomo, mam taką, a nie inną tematykę bloga i zawsze pytacie o insulinooporność, PCOS i tak dalej. Ale tak się wzajemnie chyba pilnujemy, żeby tego nie było tak za dużo. Dzisiaj rozmawialiśmy też o jodze, bo wrzuciłam ten filmik ze staniem na głowie, który przed chwilą też mogliście zobaczyć w tym vlogu. Jak mogliście zobaczyć, właśnie ja sobie kładę poduszki za plecami i mimo, że z nich nie korzystam, to o wiele lepiej się czuję z myślą, że one tam są. I nawet jak próbuję stanąć, kiedy wiem, że ich nie ma, to mam jakąś blokadę psychiczną. Po prostu boję się, że niefortunnie upadnę, że spanikuję, więc wolę, kiedy te poduszki tam są. Jeszcze są na takim etapie, ja jestem jeszcze na takim etapie, że to jest mi bardzo potrzebne. Natomiast ostatnio bardzo mocno koncentruję się właśnie na balansowaniu ciałem, na wzmacnianiu tego ciała ze względu na akrojogę, na którą chodzimy. Ale to jeszcze Wam o akrojodze opowiem na pewno w ulubieńcach i nie będę tutaj za bardzo się rozgadywać na ten temat. W końcu ja mam swoją tofucznicę. Mam wersję z cebulą, pieczarkami i kurkumą. Posypałam ją czarnuszką i pietruszką. Tak, żeby się rymowało, wiecie. Do tego mam pyszną herbatkę. Bardzo oryginalny smak. Specjalnie ją tutaj przyniosłam, żeby Wam pokazać. Dostałam ją od Oli z Londynu, którą serdecznie pozdrawiam. Skończyłam właśnie pisać post na bloga i naszła mnie taka myśl, że fajnie byłoby nagrać filmik na dokładnie ten sam temat. Ale dzisiaj jest tak fatalne światło, w ogóle nie ma światła praktycznie, jest bardzo ciemno i też nie chce mi się malować, więc nie będę tego nagrywać. Ewentualnie kiedyś nagram to w trochę innej formie. To znaczy ja nie chcę, żeby osoby, które przeczytają ten wpis, później miały totalne déjà vu oglądając filmik. Dlatego rozwinę ten temat w filmiku trochę szerzej. To będzie film o motywacji do zdrowego stylu życia, a tutaj odniosę się tylko do takiego jednego aspektu tej motywacji, takiego najważniejszego. Post jest już na blogu, więc podlinkuję Wam go tutaj, gdzieś wyjedzie, żebyście mogli sobie przeczytać, jeśli macie ochotę. Ale później obejrzyjcie też filmik, jak będzie na ten sam temat. Widzicie, która jest godzina? A teraz zobaczcie, ile kroków zrobiłam. 200 metrów. To jest po prostu straszne. Pocieszające jest to, że przed nami jeszcze spacerek, więc wtedy zrobię pewnie z 1000 kroków, ale to jest bardzo mało. Powinnam robić około 8000 dziennie, a jak na razie to dosłownie od kiedy mam tę bransoletkę, opaskę, to zdarzyło mi się to kilka razy, naprawdę. To dlatego, że kiedy pracuję się w domu i to pracuję się za biurkiem, to bardzo ciężko jest zrobić te 8000 kroków. Musiałabym cały czas dreptać po mieszkaniu, ale mieszkanie też mam małe, więc to w ogóle się nijak nie składa się, po prostu to nie wychodzi. Także dobra, idziemy teraz na spacerek, zobaczymy ile zrobimy. Pewnie z tysiaka, chociaż jest brzydka pogoda, więc Luna nie będzie chciała chodzić. Pewnie się skończy tylko na wyjściu pod klatkę. Zaraz zobaczymy, co z tego będzie. O, dobrze jest. Idziemy dalej, chodź, nie wygłupiaj się. Chodź, idziemy. Luna, idziemy. Chodź. To teraz zobaczmy, jak to wygląda po spacerze. No, jest lepiej, chociaż mogłoby być jeszcze lepiej. Spacer był dosyć długi, bo wyciągnęłam Lunę dalej niż ona chciała iść, ale mogłoby być jeszcze lepiej, naprawdę. Dobrze się bawisz moją gumką do włosów? Fajna zabawka? Mało zabawek tutaj się wala po podłodze, jeszcze musisz sobie znajdować inne? Fajnie. Wyglądasz jak niewiniątko. Zaczynam się obawiać, że ktoś ci uwierzy, że ty jesteś taka grzeczna i niewinna.
Gotuję tutaj zupę, która jest totalną improwizacją. To ona jeszcze nawet nie wygląda na zupę, bo muszę tutaj dodać albo wody, albo myślę, że jakiejś pasaty pomidorowej. Jest to zupa z tego, co akurat miałam w lodówce i co musiałam zużyć. Jest tam por, kapusta, marchewka. I jeszcze nie wiem, czym to jeszcze doprawię, ale jeszcze coś na pewno będzie potrzebne. Chociaż ja wychodzę z założenia, że nie zawsze gotuje się dla smaku. Czasami trzeba coś zjeść po to, żeby odżywić organizm i w moim przypadku, w tym przypadku chcę też zużyć rzeczy, które zalegają w lodówce i ten smak jest gdzieś tam na drugim miejscu. No ale kto wie, może jak poeksperymentuję trochę, to wyjdzie z tego coś dobrego. Oczywiście zalałam to wszystko bulionem warzywnym, który miałam zamrożony w takim pojemniczku, jak mogliście zobaczyć chyba na przybitce. Ja robię tak, że gotuję takiego bulionu dużą ilość i mrożę go właśnie w takich pojemnikach. Kiedyś mroziłam go... Może pokażę ten pojemnik od razu. To jest pojemnik po jakiejś takiej zupie z biedronki, takiej z dobrym składem. Kiedyś mroziłam to w torebkach strunowych z Ikei, ale zaliczyłam jedną mega wpadkę, kiedy to wszystko się rozlało w zamrażalniku i wylało się z lodówki na całą kuchnię i przedpokój. I od tamtego czasu kompletuję takie pojemniki i w nich to mrożę. No muszę przyznać, że bardzo smaczna wyszła ta zupka. Doprawiłam ją z proszkowanym curry, passatą pomidorową, ale miałam jej mało, więc dodałam też troszeczkę wody i koncentratu pomidorowego. I dodałam też mniej więcej 2 cm pasty harissy, która dodaje pikantności. I w sumie to chyba wszystko, co ja tutaj dodałam i naprawdę wyszło bardzo smacznie. Tak, musisz stąd zejść, bo ja będę jadła. Wczoraj na live pojawiła się prośba, abym częściej pokazywała swoje zakupy spożywcze, więc może wykorzystajmy okazję, że nagrywam vloga akurat w dniu, kiedy te zakupy do mnie przyszły i pokażę Wam, co ja tutaj mam. Nic specjalnego. Jest kolendra, jest seler naciowy, cukinia, por, mandarynki pierwsze w tym roku, granaty, cebula w dużej ilości, czyli zarówno biała, jak i czerwona, jak i szalotka. Mam tutaj też ekologiczne buraki, dlatego że chcę zrobić sok z kiszonych buraków. Zawsze mi pleśnią, ale z ekologicznych podobno jest większa szansa, że nie będzie pleśniał. Dynia Hokkaido, bo mam ochotę na zupkę z dyni. I bataty kupiłam wyjątkowo ekologiczne, dlatego że akurat były w promocji, ale zawsze kupuję tam zwykłe i też są bardzo dobre. A tutaj mam makaron pełnoziarnisty, chipsy, które mają dobry skład. Ja je bardzo lubię, lubię sobie czasami pochrupać. Pomidory krojone zawsze w domu muszą być, passata też. Tej herbatki jeszcze nie miałam, chętnie ją przetestuję. To jest mleko, czemu mówię mleko? Masło, masło orzechowe z dobrym składem marki Naturavena. I mam tutaj jeszcze taki barszczyk czerwony. Ja wiem, że to nie jest najlepsze i najzdrowsze, bo jest wykonane z soków zagęszczonych. Poza tym nic strasznego tam w składzie nie ma. Ale chcę zrobić tę zupkę, którą robiła Monika Mrozowska w Zdrowomani z mlekiem kokosowym, z tofu, z kolendrą. Mam na nią straszną ochotę i postanowiłam, że sobie też tak ułatwię życie, jak Monika ułatwiła sobie w tamtym odcinku i skorzystam z takiego barszczyku. Zawsze ktoś się bulwersuje, kiedy pokazuje ktoś z moich gości w Zdrowomani coś takiego, a ja uważam, że czasami można sobie tak uprościć życie, tym bardziej, że to naprawdę nie jest żadna trucizna. A tutaj mam sok z kiszonych buraków, który mam od mamy, już jakaś resztka, więc zaraz sobie wypiję. I tutaj mam jeszcze karmeluny i wodę i jeszcze mam mrożonki. Kupiłam kilka rzeczy mrożonych, ale już je wcisnęłam do zamrażalnika i ciężko było je tam wcisnąć, więc już nie będę wyciągać. Jest jeszcze trochę rzeczy, o których chciałam Wam powiedzieć w tym vlogu, ale zaczęłam go już montować i zauważyłam, że trwa już kilkanaście minut, więc będę już zmierzać ku końcowi jednak. Jeszcze tylko powiem coś na temat aplikacji, którą właśnie testuję. Jest to aplikacja do medytacji, bo chcę wrócić do takiej codziennej kilkuminutowej medytacji z narracją, czyli właśnie z wykorzystaniem jakiejś aplikacji. Znalazłam aplikację po polsku, nazywa się Intu. I tam nad U jest takie kółeczko. I na razie nie mogę powiedzieć na jej temat zbyt wiele, poza tym, że wczoraj podczas medytacji zasnęłam na siedząco. Strasznie mnie to zaskoczyło, bo tam są takie pauzy podczas tej narracji i podczas jednej z tych pauz ja właśnie zasnęłam i wybudziło mnie to, kiedy ten głos do mnie powrócił. Strasznie dziwne uczucie. W ogóle fajne są te medytacje, bo one mają jakiś temat przewodni, na każdy dzień jest inny temat. Ona jest bezpłatna przez 7 dni później, ewentualnie można sobie kupić abonament, ale ja jeszcze nie wiem, czy się na to zdecyduję.
Tak więc teraz sobie troszeczkę pomedytuję, później sobie obejrzę coś odmurzającego, a i oczywiście jeszcze zmontuję i wrzucę tego vloga, także dzisiaj też dosyć długi wieczór mi się szykuje. Będę się już z Wami żegnać, mam nadzieję, że znaleźliście w tym vlogu coś dla siebie i że uda mi się nagrywać częściej, żebym mogła powiedzieć wszystko, co mam Wam do powiedzenia. Do zobaczenia w następnym filmie, pa pa!